Quick House Nieruchomości Paweł Druszcz to konecka firma zajmująca się obrotem nieruchomościami. Specjaliści zapewniają wsparcie przy sprzedaży, kupnie czy wynajmie. Wszystkie szczegóły znajdziecie na www.quickhouse-nieruchomości.pl. Telefon 722 012 002. Biuro mieści się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich. Swoje setne urodziny obchodziła pani Władysława Panasiuk z Końskich. Jubilatka została odwiedzona przez burmistrza Krzysztofa Obratańskiego oraz przedstawiciela ZUS-u. Z naszą kamerą towarzyszyliśmy seniorce w tym szczególnym dniu. Przyjęcie było kameralne, zjawili się najbliżsi pani Władysławy. Rodzina jubilatki liczy sobie 4 dzieci, 10 wnuków, 11 prawnuków i 1 praprawnuczkę. O życiu stulatki opowiedziała nam jej córka Katarzyna Kordel. Mama urodziła się w Ulce Zychowej 100 lat temu dokładnie, czyli 2 kwietnia 1924 roku. Wólka Zychowa wieś, więc mamy los jest typowym losem chłopskim. Dzieciństwo, tam wczesna młodość spędziła na wsi jako typowe dziecko chłopskie, więc bardzo dużo pracowała. Można nawet powiedzieć ponad własne siły. W 1938 roku, gdy miała 14 lat, mama została wysłana do Warszawy na służbę w bogatej rodzinie ziemiańskiej. Przebywała w Niemczech od 1939 do 1944 roku, ale jest jeszcze jeden epizod bardzo ważny, ponieważ mój tata, pochodzący z Kresów, mający bardzo oryginalne imię Prosper, więc tenże Prosper brał udział w kampanii wrześniowej. I 7 września 1939 roku trafił do Oflagu, który znajdował się bardzo blisko Gistrów. I tam mama i inne dziewczyny wzięte z Polski podkradały się pod siatkę i sobie rozmawiały z tymi pięknymi, przystojnymi oficerami polskimi. Wśród nich był Prosper i mama w ten sposób poznała swojego męża, a naszego ojca. Zapytaliśmy o to, jaki jest sekret długowieczności pani Władysławy. Córka Katarzyna odpowiedziała, że to najpewniej geny rodzinne, ale ważną rolę odgrywała też wielka rodzinna miłość, troska i opieka. Na uroczystości zjawił się burmistrz miasta i gminy Końskie Krzysztof Obratański, który przekazał seniorce prezent oraz odpis aktu urodzenia, który odczytał podczas przyjęcia. Działo się w Niekłaniu Wielkim dnia 6 kwietnia 1924 roku. O godzinie 1 po południu stawił się Władysław Garbacz, lat 33 mający, mieszkaniec wsi Wólka Zychowa, w obecności świadków Wojciecha Garbacza i Józefa Tellera, obydwu pełnoletnich mieszkańców wsi Wólka Zychowa, i okazał nam dziecię płci żeńskiej, oświadczając, iż takowe urodzone jest w Wólce Zychowej dnia 2 kwietnia bieżącego roku o godzinie 9 rano z jego małżonki Julianny z Tellerów, lat 24 mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym, dziś odbytym przez księdza Stanisława Hatłasa, miejscowego proboszcza, nadane zostało imię Władysława, a rodzicami chrzestnymi byli Antoni Niedzielski i Marianna Sidor. Akt ten stawiającym się i świadkom przeczytany podpisaliśmy. W podpisie ksiądz Stanisław Hatłas.